Witajcie drogie światusy, w kolejnym odcinku tym razem macie możliwość zobaczyć nasze buzie. Tak, możecie, zaraz się ten... Słuchajcie, będzie dzisiaj odcinek o życiu nastolatka. Już nie, to nie jest nasze życie. To nie jest, chociaż nie tak dawno byliśmy nastolatkami, ale ja się czuję mentalnie starsza, znaczy... Niemądrzejsza, żeby nie było, bo się czuję nadal głupia bardzo, ale jak rozmawiam z nastolatkami czasem, to czuję, że to już nie są moje, że jestem takim tym boomerem całym. A nie boomersem? Widzisz, nawet nie wiem, jak to się mówi. Ja też nie wiem. Także dzisiaj mówimy sobie o tym, jak młodzi ludzie, nastolatkowie, mogą oprzeć się presji, żeby uprawiać seks przed ślubem. Mam problem z tym odcinkiem. Taki mam problem, bo to jest sam pomysł na odcinek ich z broadcastingu Świadków Jehowy mógł mieć według mnie sens. Właściwie według Edwina też. Nie, zaraz źle mówisz. Źle mówię, no. Generalnie gdyby ten odcinek był zrobiony trochę od drugiej strony, czyli ja w ogóle tak może zaczynamy od końca. Zacznijmy może od początku. Będzie lepiej, prawda? Dobrze. Zacznijmy od początku, a nie od dupy strony. A, sorry. No to zaczynajmy. No. W tym odcinku Świadkowie Jehowy będą pokazywać młodych ludzi, dwie osoby, które zmagały się z różnymi wyzwaniami i presją, jak to oni nazywają, no bo ich bardzo mocno podrywali, aż za bardzo koledzy lub koleżanki. No i organizacja uchroniła ich przed tym, żeby oni zrobili to. No i teraz oni o tym opowiedzą, choć mamy wrażenie, że te całe opowieści to są jakby wyreżyserowane, że ktoś im napisał scenariusz, a oni to przeczytali i nawet trochę źle to przeczytali, bo wskazują na to pewne rzeczy. Podczas tej audycji wiele mówiliśmy o tym, jak pozyskiwać uczniów. Dla was, drodzy rodzice, najważniejsi zainteresowani to wasze dzieci. Jako nauczyciele chcemy przygotowywać się na wyzwania, z jakimi zetkną się w szkole, a w dzisiejszych czasach presja jest ogromna, zwłaszcza jeśli chodzi o seks. W tym odcinku życia nastolatka poznamy dwie młode osoby, którym udało się oprzeć pokusie do niemoralności. Co im pomogło? Gdy byłem w szkole średniej, koledzy z klasy codziennie rozmawiali o seksie. Mówili o swoich chłopakach i dziewczynach, na przykład o tym, co robili z nimi w weekend i o tym, co jeszcze będą robić. Oczywiście wiedzieli, że jestem Świadkiem Jehowy i że nie zgodziłbym się na seks przed ślubem, ale i tak na mnie naciskali. Koledzy podchodzili za blisko i naruszali moją przestrzeń osobistą. Czasem nawet próbowali mnie dotknąć albo objąć. Raz jedna dziewczyna namawiała mnie, żebym dotknął jej w sposób, który dla mnie był niewłaściwy. Oczywiście odmówiłem, a ona zaczęła mnie wtedy wyzywać. Nazwała mnie frajerem i powiedziała, że pewnie jestem gejem. No, faktycznie zaczynamy tak z grubej rury. Powiedziała, że jest gejem. Nie to... Bo widzicie, tutaj te dwoje nastolatków, młodych dorosłych, nie wiemy ile mają lat, mówią o tym, że spotykali się z różnymi próbami, presją na to, by uprawiać seks przed ślubem. Myślałam, że mam nie mówić tego słowa. Nie, no mów. Przytulanie. Bzykanego. I teraz się mieszkuję, ale to jest poważna sprawa generalnie taka, żeby tak zwany consent, czyli zgoda, jeśli na przykład nie chcesz, żeby cię ktoś dotknął, przytulił, nie chcesz z kimś nawiązywać takich relacji, to jak najbardziej to jest w porządku i ta osoba powinna uszanować twoją zgodę. I tu właśnie Edwin do tego nawiązał we wstępie. Gdyby cały ten odcinek był o tym, że hej, to jest nie w porządku, nie podoba mi się, że mnie tak dotykać, jak dotykasz. Albo też do drugiej strony, jeśli ktoś na przykład daje ci taki sygnał, to uszanuj jego decyzję, to byłby super odcinek.
Znaczy super materiał, nie? Znaczy z punktu widzenia świadków, ten, który nagrali, on ma całkowicie sens, wiesz. Wiesz co, oni, nie wiem, czy to będzie widać na naszym odcinku, ale jak ja oglądałam ten materiał bezpośrednio ze strony, tam jest tyle cięć w tych wypowiedziach tych młodych osób, to na pewno nie było nagrane jakby ciągiem, chyba że wobec... montażysta dostał jakieś, nie wiem, trzepaczki. Wiesz, oglądał materiał seksie, nie wiem, co on tam dostał, ale znaczy, mu powiedz, że chyba na pewno. Chyba na pewno coś tu poszło nie tak przy tym nagrywaniu, bo cięcia, zwłaszcza przy tym chłopaku, są straszliwe, więc wydaje mi się, że to nie było tak nagrane, ej, Kory, opowiedz nam swoją historię, tylko raczej było powiedz to tak i tak. Wyglądać to mogło tak, że przechodził sobie korytarzem i jakaś dziewczyna przypadkiem dotknęła go łokciem. A on mówi, nie możesz mnie dotykać w taki nieodpowiedni sposób. Właśnie, i teraz druga sprawa. Ta dziewczyna mówi, że czasem ją tam koledzy chcieli dotknąć albo objąć. I znów, jeśli to na jej przestrzeń zaburzało, nie wyraziła tej zgody, tej obopólnej zgody, konsent na to, że ktoś ją obejmie, jasne. Ale też jest druga strona. To jest ta strona, w której ty od dziecka jesteś straszony seksualnością swoją. I nie tylko nie możesz oczywiście uprawiać seksu, nie możesz też myśleć o seksie. I wiecie co, ja patrzę teraz na przykład na nastolatków i nie mówię tu, że oni zaraz myślą nie wiadomo o czym, ale po prostu się zakochują w sobie i chcą być razem, chcą spędzać weekend i u świadków tego nie ma. Ta dziewczyna wspomniała o tym, że no koledzy mówili, co robili w weekend ze swoim chłopakiem albo dziewczyną i co będą robili następny. No nie wiem, poszli na kręgle, a w następny weekend pójdą do kina? No ale oni nie mogą tego robić, bo przecież nie myślą o małżeństwie. I ja na przykład byłam tak sparaliżowana jako nastolatka tym na przykład, że ktoś mnie, nie wiem, dotknie, jakiś mężczyzna, że dostawałam niemal ataków paniki. I przeszło mi i dopiero jak poszłam na salsę w wieku 26 lat. Potem, znaczy ty potem mogłeś mnie dotykać, ale nadal... Dziwnie to zawsze, naprawdę dziwnie. Nie, chodzi mi o to, że jak siebie zaakceptowałam, to było okej, ale jak myślałam o jakimkolwiek przytuleniu, nawet na powitanie z przyjaciółmi, z jakimś, nie wiem, kuzynem, wujkiem, ja się bałam, bo... Dla mnie to była jakaś krzywda. To naruszanie twojej przestrzeni, bo nikt nie ma prawa tak dotykać w ogóle. Ja się czułam bardzo niekomfortowo. Ty mówisz często o tym swoim przyjacielu, ale na przykład pamiętam, jak on brał ślub, dla mnie to było mega, rozumiesz, osoba, z którą my się widywaliśmy kilka razy w tygodniu, niemal codziennie, i ja się czułam niekomfortowo z tym, że na jego ślubie ja go przytulę i tam pocałuję, woła policzki. No musiałeś to w ogóle analizować. Ja to musiałam analizować, to było do tego stopnia, dlatego... Z jednej strony przyjmuję to, że ta dziewczyna naprawdę istnieje, naprawdę tego doświadczyła, jest mi bardzo przykro, mam nadzieję, że się po tym pozbierała i mam nadzieję, że jak jakieś chłopaki czy tam inne osoby, nieważne kto to ogląda, to uszanuje przestrzeń drugiej strony, ale jednocześnie wiem, do jakiej paranoi, do jakich analiz, do jakichś w ogóle w głowie scenariuszy nie z tej ziemi dochodzi, gdy dorastasz w tym, że ten seks jest zły. Dochodzi do tego, że ci każą na przykład obowiązywać sobie krocze, nie? To później, ale to może dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Dobrze. Pani profesor. No. I, przepraszam, będę się tak uruchamiać, ale proszę, potem proszę. Znowu on. Czyli on już mówił o tym, że też dziewczyna go chciała tam gdzieś dotknąć i ty powiedziałeś o tym łokciu? Tak, no właśnie, o tym łokciu. I oczywiście, mogło być tak, że on idzie sobie tym licealnym korytarzem i jakaś dziewczyna wyskakuje, bluzkę rozkłada, weź, dotknij mojego biustu, dotknij, bo jak nie, to będziesz gejem. W ogóle jakby to była jakaś obraza, ale okej. I oczywiście tak mogło być, ale mogło też być tak, że właśnie, że dla niego to, że ona, nie wiem, siedzieli, odrabiali lekcję, on, hej, co tam masz w drugim zadaniu? Dotknęła mnie za rękę. I to jest właśnie to, że potem taki chłopak w głowie sobie rodzi, że każda dziewczyna go chce, co już trochę inaczej. Albo w drugą stronę, nie, że każda go chce, tylko na przykład, że jeżeli któraś go dotknie albo powie do niego coś inaczej niż
niż każdy, bo będzie ciut bardziej miła, to on myśli, że ona już tak, go chce. I potem może dojść do różnych niefajnych sytuacji. W skrajnych przypadkach, jak na przykład może, nie wiem, z jego perspektywy to nie będzie napaść, bo przecież ona go lubi, ona go dotknęła, ona na pewno chce z nim być i to robić, a ona po prostu była miła, nie? No tak, i on wtedy może na przykład zacząć robić za dużo, a ona już nie będzie chciała. No ale przecież go dotknęła, przecież go chciała. Znaczy tak, my mówimy trochę o takich skrajnych i chorych sytuacjach, niemniej no, w głowie takiego młodego świadka mogą się zadziać różne rzeczy. Chociaż prawda jest taka, że taki idealny obraz, który próbują stworzyć świadkowie Jehowy takimi materiałami, no to on... Nie powiedziałbym, że jest normą. Nie, ja bym powiedziała raczej, że u świadków też każdy chętnie chodził, jeśli jak tylko miał możliwość. Gdzie? Na seks? Nie mówię, nie mam statystyk, ale raczej mało było osób, które uchowały się, nie wiem, do trzydziestki, żeby bez żadnych, nie wiem, epizodów romantycznych. Epizod. Tak to nazwę ładnie. Dlatego my się pobraliśmy bardzo młodo. No tak. Bardzo młodo. No dobra, to leć z tym dalej. Tak, no ona go wyzwała, że on jest gejem i on już się poczuł urażony, że świadek Jehowy nie może być gejem, no nie? Miałam wrażenie, że się świetnie bawią, kiedy próbują mnie namówić, żebym robiła to, co oni. A to, że nie chciałam im ulec, jeszcze bardziej ich nakręcało. W końcu postanowili użyć siły. Dwóch chłopaków stało za mną i mnie popychało, a dwóch innych złapało mnie za ręce i próbowało zmusić, żebym jej dotknął. Wiedziałem, że pora uciekać. Jako świadek Jehowy już i tak bardzo różniłam się od innych. W dodatku byłam też nieśmiała, więc czasami chciałam po prostu zniknąć w tłumie, żeby aż tak nie zwracać na siebie uwagi. Ale wiedziałam, że sprawię Jehowie przykrość, jeśli będę zachowywać się tak, jak inni ludzie w szkole. Wtedy szybko pomodliłem się w duchu i powiedziałem: Jehowo, proszę, pomóż mi. Od razu pomyślałem o Józefie, któremu udało się uciec od żony Potyfara. Był w stanie to zrobić, bo bardzo chciał podobać się Jehowie. Wiedziałem, że muszę zrobić dokładnie to samo. I tak zrobiłem. Od razu wybiegłem z klasy. No właśnie, no znaczy... Znów, jeśli to się wydarzyło naprawdę, to bardzo niefajnie. Mam nadzieję, że ewentualnie wy lub wasze dzieci wiecie, jak reagować. Ale no nie pamiętam. Ja wiem, że jestem tylko jednostkowym przykładem. Jeszcze z Polski, ale nie za bardzo pamiętam takiej presji. No nikt po prostu nie chciał nic ci robić. Nie, ale nawet u dziewczyn z mojej klasy, one wprost mówiły, że one na przykład, wiesz, katoliczki i mówią, że one chcą czekać do ślubu, bo tak podjęły decyzję, a inni też raczej ktoś miał raczej stałą osobę, tą jedną. Znaczy, gdyby mieli inne więcej, to też nic złego, po prostu chodzi mi o to, że słucham tego i mam wrażenie, że słucham o jakimś... A jednocześnie były te plotki o grze w słoneczko, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale nie u nas, to tylko z internetu. No, ale zobacz, ten przykład taki klasyczny Józef, który uciekł od żony Potyfara, bo ona próbowała zrobić z nim niemoralność, a on nie mógł zgrzeszyć przeciwko Jehowie, więc i Kory wybiegł z klasy, musiał zrobić to samo. Mhm. A może to tak było, że oni wzięli ten przykład Józefa i potem weźmy, dopasujmy do tego coś współczesnego. Znaczy, to ma dla mnie więcej sensu, bo naprawdę nie mogę z tego montażu. Ale jeszcze o tej presji. I jestem takim młodym świadkiem i czytam te książki, strażnice, albo oglądam film. No teraz jest więcej filmów. I wszędzie też słyszałam, że właśnie jest ta presja i ten zły seks dookoła. Co z jednej strony właśnie... A to nieprawda. Właśnie... Otacza cię tylko dobry. Właśnie miałam takie strachy, lęki przed dotykiem, a z drugiej strony za bardzo nie czułam się, jakby to powiedzieć, chciana. W sensie wszędzie słyszałam, że każdy będzie chciał mnie skrzywdzić, zaatakować, ale jednocześnie raczej nie byłam zbyt popularna, żeby ktoś mnie podrywał, więc
w momencie, jak masz te lat, nie wiem, 15, 17 i dorastasz i masz za długie ręce i nagle ci rośnie biust i w ogóle nie wiesz, co ze sobą zrobić i tak bardzo chcesz przynależeć gdzieś i czuć się dobrze i to jest kolejna rzecz, której jakoś nie domagasz, bo z jednej strony jakbyś odpowiedziała na jakiś podryw, to źle, bo Jehowa będzie smutny, a z drugiej strony czujesz, wiesz, to jest taka naturalna kolej rzeczy biologicznie. No. Tak, tak. Więc jak cały czas to hamujesz i jednocześnie czujesz, że cię jeszcze nawet ci ludzie ze świata cię nie chcą, a powinni cię chcieć, to no, dobrze, że się w końcu pojawiłeś, to mogłam odżyć. Odżyć. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy słuchać, jak to Kory, gdzie szukał rad i wskazówek, jak sobie z tą presją radzić i z pomocą przyszła mu osoba bardzo odpowiednia i mimo, że czuł się skrępowany, to jednak to mu bardzo pomogło. Bardzo pomogło mi studium osobiste. Dzięki niemu Jehowa stał się dla mnie realną osobą. Im lepiej go poznawałam, tym bardziej nie chciałam go ranić. Osobista więź z Jehową i zaufanie do Niego naprawdę pomogło mi poradzić sobie, gdy nachodziła mnie chęć, żeby dopasować się do innych. Nie było łatwo odmówić tej dziewczynie, ale wiedziałem, że właśnie tak trzeba zrobić. W sumie na krótko przed tą sytuacją przygotowała mnie na nią babcia. Podsunęła mi artykuły ze strażnicy, które mówiły o tym, jak sobie radzić z pokusami. W czasie tych rozmów z babcią czułem się mega niezręcznie. Ale szczerze mówiąc, naprawdę pomogły mi one pozostać silnym duchowo i odrzucić pokusę. Rodzice zawsze mówili, żebym korzystała z dalekowzrocznej mądrości. Żebym myślała o tym, jak moje postępowanie wpłynie na moją przyszłość, na moją więź z Jehową i na relacje w rodzinie i z przyjaciółmi. W tamtym czasie często sobie o tym przypominałam. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ufać Jehowie, bo jeśli mu ufamy, to wszystko będzie dobrze. Czyli nie ma co się wstydzić z bliskimi. Znaczy babcia akurat tutaj, może dlatego, że nie wiem, nie ma rodziców i babcia go wychowywała, tak? Ale... Albo wprawdzie go wychowywała. A, tak. Mama i babka, no. Jak u Tymoteusza. Ale no dobrze, no nie wiemy jak było, nieistotne, ale wyobraź sobie tę rozmowę. Kory, porozmawiajmy, bo niedługo może zdarzyć się sytuacja w szkole, że ktoś będzie chciał, żebyś go dotknął, albo ją dotknął. I musisz wiedzieć, jak zareagować. Wtedy będziesz musiał wybiec z klasy. I znów ta historia, cały ten odcinek mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład masz już... 15 lat, być może niedługo spotkasz osobę, z którą będziesz chciał być blisko. I nawet jeśli ktoś chce wychować to dziecko w takich wartościach religijnych, to można powiedzieć, niekoniecznie musicie iść zaraz do łóżka. Możecie potrzymać się za rączkę. Nie, świadkowie też nie mogą, właśnie o to chodzi. I nawet gdyby się trzymali z daleka od siebie, to oni w ogóle nie mogą randkować w żaden sposób. No ale randkują. Ale randkują, oczywiście, chodzą na głoszenie i randkują. Albo piszą ze sobą. Sprośne SMS-y, ale to też są randki. Pisanie SMS-ów to też są randki według świadków Jehowy, bo tak jest napisane w książce pytaniem no, młodych ludzi, o której on też wspomniał. No to racja, jak tak napisano, to... Tak napisano. Natomiast zobacz, ta musiała zaufać Jehowie i wtedy będzie wszystko dobrze. Cała w ogóle ta historia ma taką dziwną puentę dla nas, no bo jak podkreśliliśmy, to całkiem byłoby spoko, gdyby na przykład ten odcinek był o tym, że ten krótki fragment, o tym, że hej, przygotuj się i postąp w ten sposób, gdy widzisz na przykład taką sytuację, to zrób coś takiego. Natomiast tutaj wszystko chodzi o to, że to organizacja przygotowała młodych na to, że oni będą mieli tak dużo prób i dostrzegają te próby nawet tam, gdzie ich nie ma, próby seksualne. Taki miał być tytuł odcinka, ale ze względu na YouTube'a nie możemy dać w tytule takiego tekstu. I oni po prostu doszukują się nie wiadomo czego bardzo często. Ja też myślałem, że jak jakaś dziewczyna gdzieś na mnie w szkole się spojrzała, to ona już chce być moją dziewczyną. No do tego to dochodziło. No bo jak byłem PSF-em, czyli przeciętnie sfrustrowanym frajerem, no to dziwnie sobie postrzegałem relacje damsko-męskie. Bo po co miała inaczej patrzeć? Przecież nie może na ciebie patrzeć. No. No nie planuje sobie ślub, więc widocznie planuje. No. Dobra.
Natomiast tą drugą tam rodzice zachęcali do studium osobistego, żeby też czytała o Józefie, jak uciekł i ona też ucieknie, on ucieknie, będzie super happy. Natomiast do tego wniosku, który tutaj chcemy podkreślić, teraz przejdźmy. Najbardziej pomogła mi książka Pytania młodych ludzi, tom drugi, rozdział 5. Dlaczego wystrzegać się seksu przed ślubem? Po prostu uratowała mi życie. Czytanie o tym, jak moi rówieśnicy z całego świata radzą sobie z tymi samymi pokusami, w pewnym sensie mnie pocieszyło. Poczułem, że nie jestem sam. Jestem bardzo wdzięczna Jehowie i organizacji za to, że okazują młodym tyle miłości. Pomagają nam radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami i przypominają nam, że nie jesteśmy sami. Myśli z książki Pytania młodych ludzi, tom drugi, rozdział 14, jak się chronić przed szkolnymi dręczycielami, zachęciły mnie, żebym w szkole nie ugięła się pod presją i sprawiała radość Jehowie. Jestem wdzięczny Jehowie za to, że przypominał mi wersety takie jak 1 Koryntian 6:18. Uciekajcie od niemoralności. I cieszę się, że dokładnie tak zrobiłem. Ale najbardziej cieszę się z tego, że sprawiłem radość Jehowie. Nic nie daje większego szczęścia. Ja tam bym powiedział, że są rzeczy, które dają całkiem dużo szczęścia. Tak. Sorry za te dwuznaczności. Okazali im dużo miłości przez... co? Zabranianie okazywania im miłości. No właśnie. Paradoks trochę, bo zabraniać się okazywać naturalne uczucia, które są w tobie, szczególnie w młodym wieku, ponieważ przecież wtedy zrobisz seks, jak zrobisz seks, to umrzesz, bo Jehowa będzie smutny. Widzieliście to w serii o Dawidzie Grzeszniku, taką mamy playlistę na kanale, gdzie omawiamy trochę dłuższą historię, ale... Ale właśnie, ja tu chciałam polecić wszystkim taką książkę psychologiczną, jeśli macie dzieci dorastające, Nowe wychowanie seksualne. I szkoda, że tutaj organizacja sobie, chociaż też książka po polsku tylko, więc w sumie... To by nie przeczytali. Nie przeczytaliby. Ale bo właśnie... Jehowa zna tylko angielski. Bo ty Jehowa tak. No powiedziałeś tylko, że chodzi o ten seks, nie? Ale właśnie nie chodzi tylko, wcale to nie chodzi o to, że teraz tutaj wyjdzie, wiesz, konserwatywne wartości i... Okej, okay, dobra. Tak wychowujecie, że tak ma być, spoko. Wiem, co ktoś nam napisze. No. Zaraz zobaczymy, jak wasze córki będą się spotykać. Dobrze. Tak napiszą. Wiecie co, to będzie trudny temat, ale nie dlatego, że będą się spotykać, czy nie będą. Nie dla mnie. Dla tych, którzy się z nimi będą spotykać, to ich odstrzelę, więc uważajcie. Tylko dlatego, że ja pamiętam, że dorastanie jest mega trudne. Cieszę się, że nie mają na głowie bycia świadkiem Jehowy jeszcze do tego. I jeśli kiedyś będzie taka sytuacja, że chciały, nie wiem, iść do kina, z jakąś osobą. To ja pójdę z nimi, żeby nie było problemu. Tak, dokładnie. To będą mogły sobie iść i spotkać się z kimś bez myśli, że Jehowa będzie smutny, bo nawet bo pisanie z kimś... Nawet pisanie przerywam. Z kimś jest... To jest ten, co powiedział, że ja mu przerywam. Nie, przecież wszyscy mówią, że... Poza tym wyciąłem to. Nie było tego, no mów. Kontynuuj. Urwał mi się wątek. Że pójdą do kina i Jehowa nie będzie smutny. Tak, że nie trzeba od razu myśleć o małżeństwie, nie trzeba od razu myśleć o seksie, że można mieć te lat 15, 17 czy nawet 20 kilka i można po prostu się z kimś spotkać i go lubić i spędzać z nią lub z nim, z taką osobą miło czas. A do pewnych rzeczy można sobie spokojnie dojrzeć. Lub jak się chce, poczekać do ślubu, jeśli już jest taka potrzeba. Ale, a nie zaraz uciekać. Bo potem na przykład już jesteś, masz ten wiek świadkowski, tak? Do ślubu i spotykasz pierwszą osobę, z którą cię łączy jakaś tam chemia. Ale już możecie, więc bierzecie szybko ślub. Ale może się no nie dopasujecie, po sprawie. I później się nie ma ten związek żadnych wartości, na których się opiera wspólnych. Bo głównie opierało się to na tym, że teraz już możecie, bo skończyliście 18 lat,
I macie ślub. I macie ślub, no to okej, okay, ale potem to niekoniecznie, więc warto poznać siebie najpierw, ale żeby poznać siebie i zobaczyć te relacje z drugą stroną, no to jednak czasem warto iść do tego kina czy do parku. Myślałem, że powiesz, że do łóżka. Ale jak ktoś tak lubi i jak woli, to też może warto. Ja jestem w swoim... jak to powiedzieć? Jestem dość konserwatywna w swojej postępowości. No, okej. Okay. W sensie, że nie przeszkadza mi, że inni robią różne rzeczy. Nie uciekaj z kadru. Ale ja sama, no co ja mam powiedzieć? No jestem tylko z tobą od tylu lat i co, mam cię teraz zostawić, żeby powiedzieć, że co? Że mogłabym sobie sprawdzić, jak to będzie z kimś innym? Nie podoba mi się strona, w którą zmierza ten odcinek. Nie podoba mi się strona, w którą zmierza ten odcinek. I to byłby dobry moment na zakończenie. Ja chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale to może następnym razem. Także dzięki bardzo, drogie światusy. Byliście bardzo grzeczni dzisiaj. Puścimy wam na koniec jakąś melodię. A nie, nie puścimy, bo zepsułem. Może być taka. Także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Napiszcie, jak to było u was w szkole, jeśli byliście świadkami Jehowy. Bardzo nas ciekawi, czy też spotykaliście się z taką presją, żeby uprawiać seks i że ktoś was chciał dotknąć i tak dalej. Albo może, nie wiem, no bardziej o nastolatkach mówmy. A jak nie byliście świadkami Jehowy, to jak z waszego punktu widzenia to wyglądało? Też w szkole tak było trudno. Być może my po prostu... My jesteśmy zrąbani i nie znamy takich sytuacji i dlatego jednak chciałabym, żeby tutaj ta zgoda na dotyk różnego rodzaju z obu stron wybrzmiała, bo to myślę, że jest uniwersalna wartość. Tak jest. Dzięki bardzo, drogie światusy. Do usłyszenia już wkrótce. Edwin się rusza, ja nie.